zaznaczony na półce rozpoczęciem ubiegłego sezonu. Jesienią jeden z najskuteczniejszych zawodników Olimpii, Oskar Sikorski. Numer 4, Damian Kostkowski. 30-letni obrońca do Olimpii trafił przed obecnym sezonem. Wcześniej zawodnik Kopicy Kołobrzeg, od połowy rundy jesiennej kapitan Olimpii Grudziądz, Damian Kostkowski. 77, Rafał Kobry. 24-letni obrońca w przeszłości reprezentował Warmię, m.in. Jakim Gdańsk, Korony Kielce czy też Sandecji Nowy Sącz, Rafał Kobry. 17, Kamil Niewiadomski. 22-letni obrońca w przeszłości, m.in. zawodnik Niedźwiednica i GKS Bełchatów, w klubie z Piłsudskiego 14 od początku obecnego sezonu, Kamil Niewiadomski. 18, Kacper Jarzec. 19-letni pomocnik do Olimpii trafił w lutym 2022 roku z Toruńskiej Lany, Kacper Jarzec. 21, Jan Bonikowski. 18-letni pomocnik. Jan jest wychowankiem grudziądzkiego zespołu w Olimpii od zimy poprzedniego sezonu, Jan Bonikowski. 29, Kacper Rychert. 19-letni ofensywny pomocnik, kolejny wychowanek biało-zielonych, który do podstawowej kadry Olimpii został włączony zimą ubiegłego sezonu, Kacper Rychert. 20, Damian Wutan. 20-letni pomocnik, to kolejny zawodnik z młodzieżowej drużyny Akademii Piłkarskiej biało-zielonych, Damian Huta. 14, Konrad Gutowski. 24-letni pomocnik do Olimpii trafił zimą ubiegłego sezonu z imienniczki z Elbląga, Konrad Gutowski. 8, Kamil Kurowski. 29-letni pomocnik w Olimpii Grudziądz ponownie od początku ubiegłego sezonu. Wcześniej biało-zieloną koszulkę przywdziewał w latach 2015-2018, Kamil Kurowski. 44, Dominik Frelek. 22-letni pomocnik ponownie do Olimpii trafił przed rozpoczęciem obecnego sezonu. Z Puszczy Jabłowice, wcześniej w biało-zielonych barwach występował w sezonie 2019-2020. Dominik Frelek. 88, Konstantyn Czernik. 31-letni napastnik w swojej karierze występował w ukraińskich klubach na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Jesienią jeden z najskuteczniejszych zawodników biało-zielonych, Konstantyn Czernik. 19, Dominik Fabiś. 20-letni napastnik do pierwszego zespołu Olimpii włączony z drużyn młodzieżowych, Dominik Fabiś. A teraz zapraszam na scenę prezesa Tomasza Zeńskiego, ponieważ przechodzimy do bloku z nowymi twarzami Olimpii Grudziądz. Na początek numer 27, Nikodem Sujecki. 20-letni bramkarz, który zimą ponownie zawitał do Olimpii Grudziądz. Wcześniej przy Piłsudskiego 14 występował w sezonie 2020-2021, Nikodem Sujecki. 99, Filip Kadała. 19-letni golkiper do Olimpii również trafił tę zimę prosto z Niedźwiednica, Filip Kadała. 93, Iwan Ciupa. 30-letni obrońca z Ukrainy w Olimpii od zimy obecnego sezonu, wcześniej występował m.in. w Karpatach Lwów, Iwan Ciupa. 2, Igor Marusza.
20-letni boczny obrońca Dominiki trafił tej zimy z drugiego zespołu Śląska Wrocław, Igor Marusza. 25, Bartosz Zbicia. 23-letni obrońca Olimpii od zimy obecnego sezonu wcześniej. Zawodnik m.in. Motoru Lublin, Bartosz Zbicia. 42, Fardin Rabet. 22-letni pomocnik z Iranu Olimpii, także od zimy tego sezonu. Na piłkarskiego 14 trafił ze szwedzkiego Dalkurt, Fardin Rabet. 10, Kacper Cicho. 22-letni pomocnik do Olimpii był pożyczony z Puszczy i Połowice. Wcześniej także zawodnik Polonii Szczecin czy też Siarki Tarnobrzeg, Kacper Cicho. 23, Jarosław Jampol. 33-letni ofensywny pomocnik z Ukrainy, Olimpii Grudziądz od początku lutego, wychowany w Szachtarze Donieck, Jarosław Jampol. Numer 11, Szymon Grosz. 23-letni napastnik Olimpii Grudziądz od zimy obecnego sezonu. Na Mistrzowskiego 14 trafił z Wielsiątkowego, z Nicza Pruszków, Szymon Grosz. Numer 7, Patryk Czarnowski. 25-letni napastnik do Grudziądzkiej Olimpii także trafił z Wielsiątkowego, z Nicza Pruszków, Patryk Czarnowski. No i po raz usłyszą to Państwo jako pierwsi. Mamy także transfer z ostatniej chwili do Olimpii Grudziądz. To numer 16, Grzegorz Grabka. 21-letni ofensywny pomocnik. Najświeższy transfer Olimpii do Grudziądzkiego klubu trafił na zasadzie wypożyczenia z ekstraklasowego ŁKS Łódź. Grzegorz Grabka. Sebastian Dorecki. Rozpięty do potrzebujących piłkarzy na drogie. Uzyskiwa za każdym razem owację ze strony kibiców. Sebastian Dorecki. Przy Sebastianie to zazwyczaj nie trzeba nic mówić. Fizjoterapeuta Jakub Schmidt. Najmłodszy członek szkoły szkoleniowego i medycznego Olimpii Grudziądz, do którego dołączył na stałe w tym sezonie, Jakub Schmidt. Kolejna postać, która mi się wydaje, że w tym klubie jest od zawsze. Kierownik drużyny Paweł Grzybek. Każdego trudno wyobrazić sobie Olimpię Grudziądz. Przyjmującego 14 od 2010 roku, Paweł Grzybek. Trener bramkarzy Daniel Osiecki. W sztabie szkoleniowym Biało-Zielonych od początku sezonu 2021-2022. Daniel Osiecki. Artur Kosznicki, asystent trenera. Grudziądzki Olimpii od początku obecnego sezonu poprzednio pracował m.in. Kartuzy. Artur Kosznicki. Adrian Kędzielski, asystent trenera. To nowa postać w Grudziądzkim klubie. Wcześniej pracował razem z trenerem Mariuszem Pawlakiem w Wiśle Puławy. Adrian Kędzielski. No i na koniec przywoływam już wcześniej pierwszy trener Olimpii Grudziądz, Mariusz Pawlak. Olimpii Grudziądz ponownie od października ubiegłego roku. Doświadczony szkoleniec pracował już na Olimpii Grudziądz w sezonie 2018-2019 i na początku kolejnego sezonu Fortuna na pierwszej lidze.